20:00 i zaczynamy? Czy nie zaczynamy jeszcze? Co wy na to? A może zacznijmy? Żeby nie było. Zapraszam do komentowania. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. 20:00. Dzisiaj jest 5 stycznia 2022 roku. Mam nadzieję, że wszystko jest słyszalne, ponieważ nie sprawdziłem mikrofonów. Ostatnio był jakiś tam problem. No okej, niech będzie tak jak teraz. Jeśli coś jest nie halo, to w komentarzach możecie wrzucać. Odczytam. Miejmy nadzieję, że ogarnę okulary. Akurat te mam do czytania. I widzę, nawet widzę monitor. Nie ma sprawy. Okej, koniec żartów. Wracamy do tematu bieżących. Ostatnio robiłem live'a i opowiadałem o dwóch tematach. Na tym, że wyłączane był prąd w hrabstwie Niesusz i w Gosławicach, że mieliśmy tutaj problem, że zbyt często to się pojawia, że zostanie to naprawione. Liczymy na to, że nie będzie tych wyłączeń. Liczymy na to, naprawdę. A drugim tematem było niebezpieczeństwo, które krążyło na wszystkich praktycznie osiedlach, z tego co się dowiedziałem, z tego co usłyszałem, z tego co przeczytałem od was w informacjach i we wszelakich mailach, które dotarły, SMS-ach, telefonach i tak dalej. Czyli temat złodziejstwa. Szajki złodziei, którzy krążyli, którzy okradali praktycznie od domów poprzez garaże, poprzez najróżniejszego rodzaju tak zwane chybzie. Ginęły rowery, ginęły telewizory, ginęły sprzęty, nawet drabiny jakieś stare, metalowe, aluminiowe, wszystko. I zrobiłem tego live'a z przeświadczeniem, że coś z tego wyniknie. Ja to czułem po prostu. Ja bym troszeczkę zbyt zaskoczony tym, co się działo, ponieważ oni za dużo wiedzieli, za dużo tak jakby byli zorientowani, kto na osiedlu w hrabstwie Niesusz nie ma go w nocy, kto ma jakiego pieska, który piesek nie zaszczeka, to się działo zbyt tak jakby to robił tutejszy. Ale wiedząc, znając każdego prawie, znając specyfikę tego osiedla, tych mieszkańców, jak funkcjonujemy i kim jesteśmy, nie pasowało mi to. To nie mógł być ktoś, kto tutaj się urodził, to nie mógł być ktoś, kto się tutaj wychował. To jest nie w naszym stylu, to jest w ogóle nie ta bajka. Ponieważ osiedle Niesusz, tak zwane hrabstwo Niesusz, o którym często opowiadam, w większości to są mieszkańcy rdzenni. Dlatego tutaj nie mamy takiego problemu, że przychodzi nam jakiś umundurowany jeden z drugim i zawraca nam głowę, ponieważ wie o tym, że zostanie po pierwsze zjechany, po drugie w tył zwrot i wynocha. My wiemy, jak funkcjonować, my wiemy, co mamy tutaj robić, wiemy, jakie mamy obowiązki, nie wymagamy za dużo od miasta i prosimy tylko, żeby nam nikt tutaj się nie wtrącał. To jest rdzenna ludność i znamy się wzajemnie, szanujemy się wzajemnie, jesteśmy zawsze zwarci i gotowi. Mamy radnego, który robi swoje, mamy radnego, który nie jest partyjny. Mamy radnego, który w momencie, jak widzi, że coś się dzieje, że gdzieś ktoś jest po prostu w potrzebie, to dzwoni, przychodzi. Tak jak o tej godzinie mógłby teraz przyjść, jest mi mile widziany. To bardzo przeszkadza osobom, które chciałyby do rady, ale jakoś im nie wychodzi, tak? I krytykują go, starają się dyskredytować, ośmieszać. Nawet moją osobę, która mówi, jak jest, nie radzę, ponieważ jak zrobię podsumowanie pracy radnych pod koniec 2020 roku, drugiego roku, to wyjdą fakty. A marzenia o prezydenturze i tak dalej,
Można sobie w buty wsadzić w momencie, kiedy nie masz konkretnych ludzi przy sobie. Żeby startować na prezydenta, musisz mieć przede wszystkim brygadę RR, która potrafi ogarnąć wszystko. Nie można polegać tylko na krzykaczach i osobach, które nie potrafią napisać zwykłego wniosku i pisma. Trzeba jeszcze funkcjonować na zasadzie wspólnoty, organizacji i coś jeszcze. Za nami musi być tłum ludzi, którzy nam ufają. Musimy zasłużyć swoją własną pracą i oddaniem, żeby na nas głosowali. I nie chodzi tu o stołki. To jest taka mała różnica między tym, co proponują nam partie polityczne, a tym, co proponują nam ruchy oddolne, które też często są sponsorowane, czy stowarzyszenia, czy fundacje i tak dalej. Na to też trzeba uważać w momencie, kiedy będą wybory. I czym się różni SIDOR od większości? SIDOR został, bo już ciągnę ten temat, to skończę, ponieważ napisałem u SIDORa na profilu, tłumacząc pewnemu panu, dlaczego jest radnym, jak to było, że został radnym. To się zaczęło w 2009 roku. Tutaj, jak ta ulica Przemysłowa, ten czerwony pas, jak był robiony, zanim ten czerwony pas został wykonany, to oczywiście stwierdzono rok wcześniej, że nie ma pieniędzy na to, żeby wyremontować ulicę Przemysłową. Tutaj była dziura na dziurze. Tutaj praktycznie, jak przejechał tir, to domy się trzęsły, dziura na dziurze, studzienki pozapadane, to wszystko była ruina. I prosiliśmy o to, żeby nam tą ulicę wyremontować. Okazało się, że pieniędzy nie ma, okazało się, że jest to niemożliwe, w ogóle zapomnijcie, dziękujemy, do widzenia. Wpadliśmy na jedyny możliwy sposób, żebyśmy mogli to uczynić. Zorganizowaliśmy się tak po prostu, spontanicznie, całkowicie spontanicznie. Jeszcze tutaj u sąsiada, nie będę mówił u kogo, ponieważ nie chciałbym, żeby miało to wpływ na jego pracę. Spotkaliśmy się u niego były te spotkania. Spontanicznie spotkało się gdzieś około 5-6 osób. I stwierdziliśmy, że musimy poinformować o tym wszystkim mieszkańców i trzeba zrobić zebranie z prezydentem. Wtedy jeszcze wiceprezydentem. Wtedy wiceprezydent do nas przyszedł i wszyscy wyrazili swoją opinię. A przede wszystkim swoją opinię wyraził właśnie wtedy jeszcze nie będący radnym Jarosław Sidor, który doskonale wiedział, jak należy tą ulicę wyremontować, w czym jest problem, która studzienka jest zapadnięta, dlaczego zapadnięta, jakie są możliwości, żeby to naprawić. I po tym spotkaniu nadal okazywało się, że nie ma pieniędzy, po prostu nie ma pieniędzy. Do widzenia. Nie mieliśmy innego wyjścia. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko zwołać ludzi, wywiesiliśmy ogłoszenie, że dnia tego i tego spotkamy się pod Polaneksem jeszcze wtedy, przystanek, jak jest na ulicy Przemysłowej, przy konwarcie. Tam jest kapliczka, że spotkamy się pod tą kapliczką, ona cały czas jest. Cały czas o nią ktoś dba, też jedna z mieszkanek. I liczyliśmy na to, że przyjdzie 10 osób. Ponieważ no, większość pracuje, nie ma czasu i tak dalej, co się okazało. Przyszło prawie 100 osób. 100 osób przyszło, stanęło pod kapliczką. Sytuacja była o tyle śmieszna, że byliśmy tylko, oczywiście mieliśmy transparenty, mieliśmy syrenę, którą co jakiś czas żeśmy włączali. Zleciały się media. I co się okazało? Z drugiej strony ulicy, w samochodach osobowych, siedzieli sobie panowie policjanci bardzo wysoko, wysokiej rangi. Tak? Był też po cywilnemu obserwator z policji, nagrywał wszystko,
nagrywały też media, nagrywałem też ja, uczestnicząc oczywiście w tym wszystkim. I zaczęliśmy po prostu co 5 minut dwie osoby przechodziły sobie, żeby nie robić korku w mieście. Przechodziliśmy sobie z jednej części na drugą, przez przejście dla pieszych, nie blokując, nie robiąc naprawdę problemu. Jednak ktoś z miasta musiał być obserwator. Był też obserwator i bardzo wysoko postawiony pan z komendy miejskiej. I chyba zrozumieli jedno, że tutaj po pierwsze z nimi nie ma żartu, po drugie nie ma kogo tam kupić. Tam nie ma nikogo z rady. Tam nie można nikomu stanowiska zaproponować. Tam nie można go wsadzić do spółeczki miejskiej. Co my możemy z tym zrobić? Musimy jednak tą Przemysłową wyremontować. No chyba na taki pomysł padli, ponieważ inaczej nie mogę tego wytłumaczyć, że nagle się okazało, że pieniądze są. Nagle się okazało, że możliwość wyremontowania ulicy Przemysłowej jest. I tutaj o co chodzi? Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, to właśnie po tym wszystkim poszliśmy do Jarosława Sidora, do radnego, i poprosiliśmy go niejednokrotnie, ponieważ byliśmy tam kilka razy u niego, żeby się zastanowił, żeby do najbliższych wyborów 2010 roku to było, żebyśmy go gdzieś tam wcisnęli na jakąś, obojętnie jaką listę, żeby on po prostu wystartował, ponieważ my chcemy takiego radnego. Ja wiem, że był jego ojciec radnym, ale on powoli rezygnował, już nie chciał startować, ponieważ miał obowiązki rodzinne i tak dalej. I tutaj była ta luka. Jarosław okazał się dla nas i dotychczas tak jest, osobą, która nie kalkuluje. Osobą, która mówi, jak jest, osobą, która pokazuje. W momencie, kiedy remontowali nam ulicę Przemysłową, to Jarosław przychodził z poziomicą, przychodził z miarką. On wszystko mierzył, on wszystko starał się przypilnować wszystkiego. I to jest podstawa, jeśli chodzi właśnie o to, żeby wybierać radnego. Ponieważ słyszałem o czymś takim, że no, wybraliśmy radnego, ale do dzisiaj nie zrobił żadnego zebrania i tak dalej. No, być może tacy radni są gdzieś tam, ale i my nie mamy tego problemu. W momencie, kiedy potrzebujemy, żeby zrobić zebranie lokalne, jest jakiś temat poruszany, to zebranie będzie zrobione. Po pierwsze mamy gdzie, po drugie to jest kwestia 2 tygodni, możemy to zorganizować. I na tym polega właśnie fenomen oddolnego wybierania osób, które zapracowały na to, żeby zostać radnym. Bo radnym nie zostaje się, nie powinno się zostawać radnym ze względu na to, że jesteśmy w partyjce. Jakiś zastępca pionka wystawił nas na listę, na jedynkę. Bo my jeszcze jesteśmy zasłużeni w klakierowaniu temu tam z Warszawy. Na tym właśnie polega błąd, że jest jak jest, że tak jest to wybierane. Jeśli zaczniemy wybierać oddolnie, obserwować przez te 4 lata, kto tu lokalnie jest dość kumaty, kto tu jest odważny, kto tu jest lojalny przede wszystkim, kto potrafi zjednoczyć osoby, kto potrafi w naszym imieniu, potrafiłby pójść, pokazać jak jest, przedstawić dokumenty, przygotować się, kto potrafi wybierać ze środowiska osoby odpowiedzialne za kolportaż, media i następna sprawa, osoba, która jednoczy ludzi i potrafi. Ale żeby nie zdarzyło się tak, bo też taki przypadek był, że osoba potrafi jednoczyć, potrafi ładnie mówić, ale się sprzeda. No, pewne rzeczy ma się w genach, no sorry, tak może być. Że będzie dobre, ale się sprzeda, pójdzie gdzieś tam na stołek i po chłopie, i po jego rzeczach, które robił i tak dalej. A musimy po prostu nauczyć się wybierać. I jeśli patrzymy na to, jak to powinno funkcjonować, jeśli nie mamy człowieka konkretnego gdzieś tam w środowisku własnym, to zacznijmy po prostu obserwować,
kogo by tu dobrać ze środowiska zewnętrznego? Może ktoś będzie inspirował, może ktoś będzie starał się tutaj być wzorcem i tak dalej. Bo z tego, co ja widzę, wiecie, dla mnie nie jest ważny światopogląd człowieka. Ważne jest to, jak on tworzy. Jak on tworzy własne środowisko, jeśli chodzi o rodzinę. Bo zauważmy, kwestia rodziny to jest podstawa, żeby patrzeć na człowieka później, co on robi. Bo jeśli w rodzinie jest ok wszystko, to później na zewnątrz też w większości jest ok. I tak to właśnie było. Z tematem, wracając do tematu tych włamań, to właśnie był skierowany do mnie apel, żebym ja o tym powiedział. Okej, ale ja też starałem się zainteresować radnego. Radny zrobił coś i postarał się dowiedzieć, jak jest. Tak? Tak to się dzieje. Tak samo było w przypadku tych wyłączeń. Bo to nie ja załatwiałem gdzieś tam wysoko w energetyce, żeby po prostu dowiedzieć się, jak jest i dowiedzieć się, że aha, to jest dlatego, że mianowicie, aczkolwiek to się dzieją takie rzeczy, przyroda stara się tutaj coś popsuć i trzeba to naprawić i jednocześnie oddać to energetyce, żeby to funkcjonowało później już dobrze. I teraz dzięki temu, że on zainterweniował, że ja mogę zadzwonić do radnego, bo wiem, że taki radny to załatwi, że on na tyle jest zaangażowany w różne projekty i pilnowania różnych tematów, że on ma kontakt z energetyką, z wodociągami, no to kwestia pracy, też z innymi spółkami miejskimi. On te wszystkie osoby zna, nie dlatego, że komuś wchodził w tyłek za przeproszeniem, że szukał sobie układów, tylko po prostu uczestniczył w tylu tematach i zna się na tylu rzeczach, że on tych wszystkich prezesików i tych wszystkich dyrektorów zna. I w momencie, kiedy pojawił się jeden problem, drugi problem, potrafił zadzwonić, wiedział do kogo zadzwonić, wiedział jak wyperswadować, że należy to i to zrobić. I jednocześnie no, my mogliśmy tutaj dowiedzieć się tak, 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 tak i tak. I tak samo było z tym włamaniem. Z tymi włamywaniami, które były no, u nas w przypadku naszym w grudniu. Ale okazuje się, że wcześniej Międzylesie miało problem, że wcześniej też na Chorzniu był problem, że to ciągnęło się już dłuższy czas. I okazuje się, że wszystko, nagle cała akcja została przeprowadzona, że panowie podobno zostali zatrzymani. Już nie będę mówił, co słyszałem, gdzie, skąd pochodzą i tak dalej, ponieważ nie jestem upewniony, a wszystko może jeszcze trwać, śledztwo i tak dalej. Ale właśnie o to chodzi, że wszystko musi być dokładnie dopracowane i też musimy postępować zgodnie z tym, co powie nam osoba, która w naszym imieniu powinna występować w takich tematach. Czy do dyrektora energetyki, czy do komendanta, jeśli chodzi o kwestie policji, czy w kwestii łączności z prezydentami. Trzej muszkieterowie, jak to ja mówię. To właśnie odpowiedni radny powinien być. To nie może być tak, że wy widzicie tylko radnego na plakatach przed wyborami. Bo często tak jest. I często zadaję pytanie na Facebooku, jak ktoś dyskutuje ze mną. Jeśli tak ostro dyskutujesz na tematy polityczne, to powiedz mi, kto jest radnym w twoim rejonie. On nie wie. No nie wiesz. A ile płacisz procent podatków zostaje, które płacisz w danej miejscowości? On nie wie. A ile płacisz za śmieci i wodę? No dużo. A ile? No on nie wie. Ale będzie dyskutował na temat tego, co dzieje się w Warszawie. No okej, jeśli zajmujemy się Warszawą, to jest tak samo jak zajmujemy się Warszawą, a tutaj w miejscowości, w naszej, płacimy bezpośrednio podatki i tutaj są te najwcześniejsze, największe podatki, które są zależne od tego, żebyście mogli sobie funkcjonować na takim lub takim poziomie. Ale tego nie zauważacie i często jest tak, że no Warszawa, bo w Warszawie, nie, tu. Jeśli tu będziemy odpowiednich ludzi wybierać oddolnie, to później do Warszawy trafi odpowiednia osoba, a do
teraz jest tak, że najsłabsze ogniwa po prostu, które dobrze potrafi krzyczeć i dyskutować na różne tematy, a ma dwie takie, wypycha się go do góry, żeby tu nie przeszkadzał na miejscu. I mamy jak mamy. No. Mamy po prostu tak, jak jest. Okej, następny temat. Właśnie się dowiedziałem, no właśnie, no parę godzin temu, że zablokowano profil facebookowy Konfederacji. Wow. I teraz, no, że niby tam jakiś zastępca Pionka będzie występował do Facebooka, żeby to odblokować, że taki mamy teraz, kurczę, praworządny rząd. I oni będą starali się zareagować i protestować i tak dalej. Szczerze? Jeśli Ministerstwo Finansów, jeśli Ministerstwo Cyfryzacji występuje z informacją do Konfederacji, że ich konto zostanie zamknięte ze względu na to, że propagują nieprawdę o jakiejś tam chorobie występującej w Polsce. Szczerze? Po pierwsze, jeśli mamy mówić o Ministerstwie Cyfryzacji, to był tam dobry dyrektor, dobry minister, a w sumie pani minister, pani Anna S., już nie będę mówił nazwiska, co bardziej inteligentnie i wiedzący, na czym polega cyfryzacja, orientują się i ten człowiek został, ta osoba, ta kobieta, ten fachowiec, został po prostu odsunięty od tematu. Dlaczego? Dlatego, że ona za dużo chciała. Ona chciała, żebyśmy my tutaj w prosty sposób mogli otwierać sobie startupy. Nie jakąś zieloną dolinę, slinę, malinę, tylko żeby otworzyć startupa na prostych zasadach spółki za 1 zł i tak dalej. No ale to byłoby zagrożenie dla pewnych braci, większych i mniejszych, ponieważ oni dominują na świecie w startupach i licząc na to, jak jesteśmy przedsiębiorczy i do tego, jakich wielu mamy dobrych informatyków, naprawdę bylibyśmy dominujący w regionie, jeśli nie na świecie, jeśli chodzi o startupy, rozwiązania technologiczne i tak dalej. Odsunięto tą osobę. I teraz co się okazuje, no, nie wiem, czy macie konto na pułapie, tam jest bardzo wiele problemów, bardzo często zdarza się, że no niestety pułap działa, nie działa, działa, nie działa, to działa, to nie działa. Powiem szczerze, liczyłem na to, że w momencie, kiedy ministrem cyfryzacji została pani Anna, że pójdziemy i też ona chciała iść w stronę Estonii, że mamy po prostu jednym dowodem, możemy sobie wszystko uruchomić, wszystko możemy sobie włączyć, wyłączyć, otworzyć, zarejestrować i nagle okazało się, że panią zwolniono. No i teraz jest jak jest. Ministerstwo Cyfryzacji podobno poinformowało Konfederację, że ich konto zostanie zawieszone ze względu na nieprawidłowe postępowanie, zgodnie z regulaminem i tak dalej, i tak dalej. No okej, wyłączyli. I teraz co się z tym wiąże? Ja mam dwie teorie. Po pierwsze, ten temat odsuwa informacje o rzeczywistości, o tym na przykład, że mamy bardzo dużą inflację. To przykrywa w ogóle ten temat, a następnie przykrywa temat, że na przykład mundurówka, jak otrzymała teraz pensję, popatrzyli sobie na pensję i okazuje się, o matko, 200 zł mniej mam. A dlaczego ja mam 200 zł mniej? Kurde, dlaczego ja mam 200 zł mniej? Dlaczego ja mam 200 zł mniej? No dlaczego? Nowy Ład. No jakiś mądry po prostu wpadł na świetny pomysł, on tutaj wprowadzi Nowy Ład. Bo my nie wiemy, my jesteśmy na tyle głupi, jesteśmy jako przedsiębiorcy, obywatele, jako naród na tyle głupi, tępy, że trzeba wprowadzić Nowy Ład, bo inaczej sobie nie poradzimy i ta Polska runie. W pizdu. Runie to wszystko. No gówniarz wypowiada mi się na temat przedsiębiorczości, gówniarz, który nie potrafi pietruszki sprzedać gdzieś tam na targu, bo mu niedaleko. Jakbym go kurwa tam postawił, to on nie sprzeda pietruszki. Ale on będzie mi się wypowiadał na temat Nowego Ładu, ponieważ Nowy Ład i podatki, które są tam wrzucone, koncepcje podatkowe i wszystko, co teraz będzie. On wie lepiej, on będzie tutaj, bo jemu obiecali, że on w najbliższych wyborach będzie startował. No żeż kurwa. No wkurza mnie, to powiem wam szczerze. I teraz, jeśli robimy taką akcję, że przyblokowujemy Konfederację,
to musimy mieć świadomość tego, że po pierwsze, są to młode osoby. Są to w większości. Mówię co wiem, a znam ich dobrze od 2011 roku. To są informatycy, prawnicy, historycy, osoby. To nie są chłopki i roztropki gdzieś tam skrzyknięte, ponieważ dotacje dostali, ponieważ fundacja, otworzyli fundację i media lokalne otwierają, tak? Ponieważ jako stowarzyszenie dostają 3 miliony na coś. Nie, oni działają od 2009 roku, wielu znam, którzy działają i działali zawsze bez pieniędzy. To nie są osoby, które są z przypadku, to nie są krzykacze, to nie są lokalni działacze partyjni, którzy robią sobie zdjęcia z prezydentem i prezydentową, a tam. To są osoby, które są ogarnięte. To nie są samoluby, które pieprzą tylko o tym, jacy to oni są wielcy, bo... Wielki jestem, bo czytam książkę, no Matko Bosko, no czytam książkę, no dostałem i tak dalej, ale czy ja mam czas na to, żeby się chwalić? Nie chwalę się, po prostu to robię, tak? Dostałem od syna książkę, ponieważ chciałem mieć tą książkę, on o tym wiedział. Ale nie będę robił z siebie, kurczę, przemądrzałego chłopczyka, który będzie nam opowiadał o tym, jakie to jest ważne, ponieważ mija ileś tam lat od śmierci autora. Akurat ten żyje, daj Boże mu. Ale na tym polega właśnie lokalna polityka. I jeśli wzorcem lokalnej polityki jest człowiek, który nigdy w życiu nie prowadził działalności gospodarczej, i on dyskutuje, czy ona dyskutuje, że no, lajkując, oczywiście mamy lajkować coś, co podała u siebie na ściance, tak? Że nowy ład będzie idealny. Chyba dla kogo? To będzie polegało na tym, że pieniądze od góry będą rozdawane na dół. Tak. A ten, który na dole chciałby sam te pieniądze organizować sobie i działać w sposób wolnorynkowy, niu, 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 niu. Nie wolno, ponieważ jesteś zagrożeniem dla tego pionka lokalnego, który będzie te pieniądze rozdawał. I teraz będziemy mieli 1 300 000 sytuacji, że na zdjęciach będą przecinane wstęgi, ponieważ z funduszu takiego i takiego przyszło 20 milionów na to, z funduszu takiego i takiego milion na to, milion na to, milion na to. I prywatna działalność wyciszona. A przede wszystkim wysokie koszty i będzie się to wszystko zamykało. I teraz w momencie, kiedy zawiesili konto facebookowe Konfederacji, nie wiem, czy zdają sobie sprawę z tego, że po pierwsze, o ile nie jest to przygrywka tylko po to, żeby te tematy inflacji i całej reszty przykryć. Bo jeśli robimy taki numer, to znaczy, że bokiem coś idzie. Poczytajcie sobie troszeczkę, co się dzieje. Przywalili kakę, jeśli chodzi o kwestie podatków. Mundurowi i budżetówka już dostała mniejsze pieniądze po cichu. Co prawda w mediach się to ukazało, ale już jutro tego nie będzie. I teraz, jeśli to nie jest przykrywka tych tematów i faktycznie przycięli Konfederacji facebookowy profil, to robią błąd. Ponieważ już teraz mają problemy z hakerami. Już teraz mają problemy z tym, że lokalnie bardzo wiele gmin prawdopodobnie, nie mówię na pewno, ale prawdopodobnie miało przejęte też serwery. Tak? O tym się nie mówi. Ale jeśli Konfederacja coś na ten temat wie, jeśli cokolwiek się wydarzy, to możemy mieć tutaj bardzo duży problem. Całkowicie niezabezpieczone jest z tej strony państwo poniżej, warszawki. A blokuje nam się w Konfederacji jakąś. Oni sobie poradzą. Możemy oczywiście wpłynąć na to, jakie będą słupki w prognozach CBOS-u i całej reszty, ale to, co się wydarzyło teraz, ja nie jestem za nimi, czy za jednymi, czy za drugimi, a przed wyborami będę starał się o tym mówić, jak powinniśmy, co i dlaczego, i kogo, i dlaczego akurat nie tego,
To będzie moje prywatne zdanie. Ale nie robi się takich numerów, ponieważ Konfederacja nie jest to partia polityczna, która składa się z samych słupów, którzy są tylko po to, żeby oddawać głos. U nich jest na przykład wolność głosowania we wszelakich tematach i czasami jest sytuacja taka, że 4 głosuje tak, a 6 głosuje inaczej, tak? A 1 w ogóle nie głosuje i tutaj nie ma przymusu. Nie wiem, czy zauważyliście, że oni nie działają na zasadzie takiej, że będziemy tutaj kombinować z mediami w ten i w ten sposób. Po prostu ich się zaprasza w momencie, kiedy chcemy porozmawiać merytorycznie, kiedy chcemy pokazać, jak jest, kiedy chcemy faktycznie na dany temat usłyszeć coś, co jest opracowane. I teraz oni jako jedyni są wrzodem na dupie tego całego projektu, który jest przygotowywany. Ponieważ w momencie, kiedy staramy się tutaj dyskutować na ten temat, ja mogę ich lubić, mogę ich nie lubić, ale muszę powiedzieć, jak jest. Oni są jako jedyni tutaj mówiący, jak jest z tych całych zasiadających tam partyjek politycznych. Cała reszta. Sorry, memory, ale ja nie rozumiem, o czym oni mówią. Z jednej strony są za wolnością słowa i mediów, a z drugiej strony zamykamy paszczu komuś z Sejmu. Maseczki, no okej. Okay. Ale co te maseczki wnoszą? Jeśli ja widziałem wypowiedź ministra zdrowia w 2020 roku, że maseczki nic nie wnoszą i nie słyszałem, żeby on to odwołał. No to jak ja mam traktować poważnie ministrów zdrowia? Nie. Nie mówi się też o tym, być może ktoś poruszy ten temat, że w Koninie też jednemu z lekarzy próbują zamykać usta. Człowiekowi, który na Facebooku pisał, jak jest, który mówił, jak jest, który tłumaczył w 2020 roku i 2021, już go wtedy Facebook blokował. Właśnie teraz też jest zablokowany, może dzisiaj go odblokują, jutro go odblokują chyba. Prosiłem, żeby się nie wypowiadał na razie, ale chcą go po prostu upiermandolić. Kapturowe towarzystwo chce go po prostu wezwać i skazać na banicję. O tym się nie mówi, tak? Tylko, że to wszystko skończy się źle, ponieważ osoby takie jak on, takie jak w większości fani tej całej Konfederacji, to nie są ludzie, którzy istnieją tylko dzięki temu, że ktoś z fundacji, z dotacji państwowych daje im kasę i oni mówią, jak jest. Nie, oni zawsze działali oddolnie. Oni zawsze działali jak w podziemiu. Oni są tego nauczeni. Po pierwsze. Po drugie, to jest armia zwartych, młodych, bystrych, inteligentnych ludzi. To nie są jakieś śmieszne ptysie postawione, kurczę, molek, naście lat temu, czy parę lat temu na stanowisku i otwierają buzię bez uśmiechu wtedy, kiedy im każą. A tak najchętniej to by się schowali w piwnicy i giercowali na komputerze. Nie. To nie są panowie i panie, którzy są prości do opanowania. Z nimi będzie cienko. Dlatego też tak powinniśmy działać lokalnie, że w momencie, kiedy kogokolwiek staramy się tutaj wybierać, to powinniśmy najpierw się zastanowić, czy on się do tego nadaje, czy on się nie sprzeda, czy w momencie, kiedy będzie głosowanie za lub przeciw, on po prostu zabierze głos taki jak my. Czy będzie za nami przede wszystkim i czy będzie starał się funkcjonować tak, jak my sobie życzymy w życiu politycznym, w życiu lokalnym i tak dalej. Niestety, ale to, co się dzieje teraz, to jest początek. Mnie się wydaje, że to jest początek. Jest początek, to będzie na koniec roku, na jesień. Tak się zastanawiałem, po co tutaj w rejonie pojawiło się tak dużo tematów wojskowych. Teraz rozumiem. Jeśli zaczynamy od blokowania partii politycznych na Facebooku, jeśli zaczynamy od blokowania partii politycznych na mównicy w Sejmie, to później zaczniemy blokować lokalnie lekarzy, a następnie, jeśli nie dadzą sobie rady z tym, zaczną ludzi do środków czasowych wysyłać.
I to się tak może skończyć, ponieważ no jestem zniesmaczony tym, co się wydarzyło dzisiaj na Facebooku. I to nie jest akcja Facebooka. Ja tak uważam, że to nie jest akcja Facebooka, to jest zorganizowana akcja, żeby wyciszyć daną partię polityczną. Ja mogę ich lubić, mogę ich nie lubić. Nawet gdyby mi teraz wyciszyli SLD, czy PO, czy jakąś inną partię polityczną, powiedziałbym to samo. Zresztą lokalnie tutaj występowałem i mówiłem. Ale niestety w przypadku na Konfederację. Tylko z tym, że Konfederacja potrafi się zachować oddolnie. Konfederacja potrafi walczyć jak ruch oporu. I to jest błąd. Cholerny błąd. Tak uważam. Odnośnie tematów następnych live jutro. Uważajcie, żeby was nie internowali, bo może być naprawdę wesoło. Tu się źle dzieje w państwie duńskim, jak to było kiedyś powiedziane. Na razie.